Daniel Skibiński na dzień przed X-Cage 6, witam. Witam wszystkich. Jak się czujesz, bo to było bardzo intensywne zbijanie, ciężkie ważenie dla twojego rywala? Dla mojego rywala, to już trzeba się zapytać, jak on się czuje, bo z tego co wiem, to jeszcze do tej pory zbija wagę. No jeśli chodzi o moje zbijanie, no to wszystko zgodnie z planem, już założone z góry. Dzisiaj nie musiałem nic wcześniej biegać, miałem limit 77 kg równe, także nie czułem jakiś, nie było to dla mnie uciążliwe zbijanie, wszystko ok. Ale jeśli chodzi o moje samopoczucie, no to jestem, już nie mogę się doczekać do walki. Od poprzedniej walki minęło już trochę, bo to było w kwietniu. Czuję głód do walki, chcę wygrać i chcę brnąć dalej. Ale muszę przyznać, że to jest bardzo specyficzna sytuacja, no bo nie dość, że zastąpiłeś Kamila Szymuszowskiego, to twój rywal przyszedł nieprzygotowany i to, no, to nie było mało, bo to było 81,5 kg na początku, bo już później wiem, że było tam sporo mniej. No chyba byłeś zaskoczony, no i przede wszystkim gdzieś tam teraz chyba jakby walczycie między sobą o to, jeżeli nie zrobi wagi, tych procent z wypłaty powinien oddać, bo to też nie jest określone chyba w umowie. To znaczy, no to nie chodzi tak o pieniądze, chodzi o zasadę. Chodzi o zasadę, bo wiadomo, no gdyby to było pół kilograma, czy tam kilogram tak. Nawet, to całkiem inaczej wygląda i też mógłbym się na coś innego zgodzić. W wypadku, gdy tam mówiłeś, że dużo mniej, no to z tego co wiem, to 400 gram mniej, czyli tam 81-200. Tak. Ja myślałem, także... ja usłyszałem, że 2 kilo mniej, gdzieś tam, że miał, nie, no. Nawet więcej chyba, że 79,5 już ważył, tak słyszałem, gdzieś mówił. To dobrze, to widzę, że jest jakiś postęp w robieniu wagi, no to się cieszę, nie? Ale dlaczego tak jakby pozwoliłeś też przekroczyć te 2 godziny, które są zawsze? No bo to też podobno dostał czas jakby do końca dnia, czy nawet do jutra, co też jest takie niezwykłe, no bo z reguły są te 2 godziny. To znaczy, o co w tym chodzi? No to właśnie, tak jak powiedziałeś, to chodzi też trochę o zasady, no bo ja na przykład nie wyobrażam sobie, że mógłbym przyjechać na galę na umówiony jakiś tam limit i nie zmieścić się, i to nie zmieścić się tam w limicie powiedzmy pół kilograma czy kilograma, tylko 4, to takie jest dość niepoważne. I w UFC to lecisz jak nic. No wiadomo, no i to trzeba jakieś konsekwencje wyciągać, no i to tak też z trenerem i tutaj z chłopakami tak ustaliliśmy, że tak będzie najodpowiedniej. I no tak jak powiedziałem, nie chodzi o pieniądze, chodzi o zasady. I trochę taktycznie, bo jeżeli będzie do jutra zrzucał, no to siłą rzeczy będzie trochę wymęczony tym. No zgadza się, chociaż tak jak mówię, no chodziło o to, że sport MMA to jest sport dla twardych mężczyzn, mężczyźni się kierują zasadami, no to jak się trzymamy zasad, no to... Dobrze powiedziane. A tak co powinno być przynajmniej, nie? A co powiesz w takim razie o jego fajterskiej stronie? Mam na myśli styl, czy pasuje ci stylistycznie? Znaczy wszystko zweryfikuję jutro ring, to na pewno. Oglądałem jego walki, no wydaje mi się, że jest dobrym, kompletnym zawodnikiem. Dużo się rusza, jest bardzo ruchliwy. Nie wiem, w miarę chyba dobra stójka, w miarę dobre zapasy i parter. Także, no tak jak mówię, no nie chciałbym dużo też porównywać, mówić. Bo to wszystko jutro się okaże. Mhm. Czy to jest twój trzeci pojedynek w tym roku? Już masz zapowiedziany czwarty na Night of Champions. Prawie miałeś piąty, gdyby nie styczniowa tam Soul FC, z którego tam po prostu nie doszło do skutku. Ile chcesz mieć tych walk? Bo w sumie Night of Champions jest w październiku, nie, w listopadzie, w połowie listopada, więc w sumie przy tym tempie to chyba jeszcze zdążysz. To znaczy na około 4-5 walk chciałbym co roku robić, no jestem na początku jakby kariery MMA, także tych walk chciałbym robić jak najwięcej, są zawodnicy co walczą, nie wiem, co 2 tygodnie, co miesiąc i na tym etapie kariery to chyba tak powinno się walczyć jak najczęściej, bo kiedy tylko można, wiadomo, no bo nie zawsze jest taka możliwość. No i chciałbym jak najczęściej walczyć, z tego względu, że nie robię jakichś dłuższych przerw, nie po przygotowaniach i tak dalej, tam jest po walce, nie wiem, z tydzień, maksymalnie tam 2 tygodnie i wchodzę na mocne obroty. Też od walki kwietniowej nie miałem przerwy, nie byłem na wakacjach, no jak byliśmy na wakacjach, to byliśmy na obozie, tak. gdzie też był ogień, także nie robiłem przerwy, cały czas trenowałem mocno, czyli no, jestem gotowy praktycznie w każdej chwili. Mhm. Mateusz Gamrot, który dzisiaj z tobą tutaj jest, będzie w twoim narożniku, ktoś jeszcze będzie? Dokładnie. Możesz wyłączyć na spokojnie. Mama dzwoni, martwi się może. Nie wiem dokładnie, kto przyjedzie, z tego co wiem, to na pewno, no, Mateusz na pewno będzie ten Andrzej, ma być Janek Błachowicz, Borys, Tomaj, Bartek, czyli Raju. Niezła ekipa. Także ma być dość spore wsparcie, także to też to jest bardzo pozytywne dla mnie. Musisz sygnał wyłączyć.
Okej. Okay. Dobra. Czy właśnie, czy mógłbyś zdradzić coś więcej, skoro Mateuszu też wspomniałem, miał mieć jakąś walkę we wrześniu, jakaś taka tajemnicza walka, o której nikt nic nie wie, za granicą? To już trzeba chyba jego pytać, z tego względu, że z tego co wiem, to jeszcze nic nie jest dokładnie ogłoszone, także nie chcę przed nim coś takiego mówić. Mhm, bo to tak chyba całkiem niedługo ma być, za kilka. No mogę tylko powiedzieć, że to całkiem będzie niedługo nawet. I to no, będzie, nawet. Dojdzie do skutku. Nie chcę być pierwszą osobą, która zdradza te informacje. Okej, okay, zaraz go tutaj w takim razie dorwę. I na koniec, czy ty też jesteś szczęśliwym klientem, użytkownikiem, smakoszem Fitmalina? Jeszcze niestety nie, no mam nadzieję, że będę, ale no jeszcze taki zastrzyk mnie nie. In progress, rozumiem. Tak. Dobra, dziękuję w takim razie, powodzenia, jutro efektownej walki życzę, bo w sumie zawsze taka jest w twoim wypadku. Nie, dziękuję i do zobaczenia jutro. Dobra, dziękuję.